Witam Państwa bardzo serdecznie w następnym odcinku naszej muzycznej kuchni. I znajdujemy się dzisiaj w Jaworzu koło Bielska-Białej, a moim i Państwa gościem jest Pani Sylwia Pilch, dyrektor hotelu Jawor. Dzień Pani dobrze. Sylwio, proszę nam powiedzieć, jaką kuchnię tutaj oferujecie Waszym klientom? Czy jest to kuchnia ogólnopolska, czy jest to włoska? Na pewno każdy element z każdej kuchni się tutaj znajdzie, prawda? Bo... Tak, oczywiście. Staramy się, aby kuchnia, menu kuchni było dopasowane do każdego podniebienia, więc w menu znaleźć można dania zarówno z kuchni europejskiej, szczególnie bazujemy na kuchni włoskiej, jak również z kuchni regionalną. Kuchnią, jeśli chodzi o kuchnię, zarządza szefowa kuchni, no, pani Irena. Pani Irena, nieczęsto zdarza się, że szefową kuchni jest kobieta. Tak, zgadza się. Przyjęto, że mężczyźni powinni kierować kuchnią i szefować. Dokładnie. To w tak dużych takim dużym ośrodku jeszcze, prawda? Daje sobie radę ze wszystkim. Wszystko jest na najwyższym poziomie, jeśli chodzi o kierowanie zespołem kucharzy, jak również o... I właśnie, o to chciałem zapytać. ...atrakcyjnością dań. I rządzi baba w kuchni kucharzami, tak? Tak. Kobieta rządzi kucharzami. Zapraszamy do hotelu Jawor Spa koło Bielska-Białej. Naszym gościem, z którym rozmawialiśmy w muzycznej kuchni, była pani Sylwia Pilch, dyrektor tegoż pięknego miejsca. Widok co niecodzienny stoi obok kobiety, która jest szefem kuchni w hotelu Jawor. Pani Ireno, witam serdecznie. Co ugotujemy dla naszych widzów? Będzie to krem z selera z jajkiem w koszulce, z oliwą truflową i pieczona golonka aromatyzowana anyżem, imbirem, ze smażonymi pieczarkami w sosie Kolberg. Ugotuję to wraz z kucharzem z naszej kuchni. A jak chcecie zobaczyć, jak kobiety rządzą facetami w kuchni, to zapraszam. Jesteśmy już w naszej kuchni, muzycznej kuchni. Naszymi gośćmi są kucharze ze spa hotelu Jawor w Jaworzu. Irena. Witam serdecznie. I Mateusz. Witam serdecznie. Powiedzcie mi taką rzecz. To, co przygotowujemy dla naszych widzów, dla widzów muzycznej kuchni, to już wiemy. Powiedzcie mi, od czego zaczniemy? Od zupy? Od zupy krem. Krem, tak? Selera. Selera. Selera i pora. I pora, bo tu widzę jedno i drugie leży tak na stole. Są też pieczarki, ale o pieczarkach na pewno powiemy później. W takim razie ja bym proponował, żebyście się zabrali do roboty. Znaczy, żebyście się wy zabrali do roboty. Możemy się zabrać razem do roboty. A ja idę przywitać naszego gościa, którym jest Asia Bartel. Już na pewno kołacze do drzwi. Bardzo proszę, Irena, od czego zaczniesz? Zaczniemy od krojenia selera. Zostawiam cię w asyście Mateusza, a ja lecę. Marcin, możesz kroić porę. Oje, jesteśmy na świecie. Co ja się mogło? Pięknie żyć. Asiu, bardzo serdecznie Cię witam w muzycznej kuchni. Cieszę się, że do nas dotarłaś. A powiedz mi, była w rzece woda? W której rzece? W tej rzece głębokiej. Ja widzę, że jest woda w oczkach. Ale tam w rzece, nad wodą, co pośpiewam, śpiewam tam. Tam nad Wisłą doliną siedziała dziewczyna, była piękna jak różowy kwiat. Asiu, mam dla Ciebie kabusię, która tam na Ciebie czeka nad stawem. Tak. Będziesz Ty i moje ryby. Dobrze. Ja zmykam do kuchni i wracam do Ciebie za chwileczkę. Także przepraszam Cię na chwilę. W tamtym kierunku. Udajesz się nad staw, tam Cię przyjmą, jak u siebie w domu. To czekam. Irena, Irena, Irena. Co dalej z tym selerem? No, na podsmażoną porę wrzucamy seler. Mhm. Zaraz to tutaj wrzucimy. O, podsmażamy w dalszym ciągu. Do duszenia. Można to trochę bulionem podlać. No, na razie niech się podsmaży może. I w międzyczasie stawiamy wodę do gotowania z octem. Będziemy gotować jajka w koszulkach. Jeszcze potrzeba przyprawy. A dlaczego woda z octem? Żeby po prostu jajko, żeby się nie rozpłynęło w czasie tego gotowania. Żeby się ścięło białko. Panowie, gotujcie jajka na święta w occie. Wtedy nie pękną. Oczywiście jajka gotujemy w skorupkach. Nie. Wybijamy. Jajka wybijamy. To jest tak zwane jajko po wiedeńsku. Tylko woda musi się gotować, jajko wybijamy i wlewamy do gotującej wody. Słuchajcie, słuchajcie. Jajko po wiedeńsku. Tak. Prawie jak jajka po wiedeńsku. Zaraz. Ale musi się, ja pokażę, musi się woda zagotować porządnie. Prawda, że jest fantastyczne? Widzę, tutaj macie dwa
dzbanki bulionu, tak? Tak. Tak. To jest bulion jakiś taki gotowy wariusz? Wołowo-drobiowy to jest. Wołowo-drobiowy. Mhm. Naszej produkcji. Waszej produkcji, a więc gotujecie mięsko wołowe, drobiowe z warzywami, tak? Tak, warzywka na koniec. Potem jest to wszystko odcedzane i mamy tutaj czysty taki bulion. Proszę powiedzieć, do czego on będzie służył? Do kremu, do zupy kremu. Do kremu, będziemy go wlewali do tego selera, który się gotuje, jest sporą, tak? A drugi słoik, ja pokażę może ten piękny bulion. Zapach przedni. Drugi dzbanek będzie do czego? Troszkę do sosu będziemy jeszcze potrzebować. Sprawę bulionu mamy wyjaśnioną. Przyjrzymy się, czy nam się zagotowała woda naszych jajek. No zaraz popatrzymy. Tutaj. Gotuje się woda do jajek. No już jest, więc... To można. Jajka można. Przystępujemy do wrzucania jajek. To co, teraz bulion wlewamy do teraz, naszych warzyw, tak? To proszę cię, Mateusz, dajesz czadu. Ja tutaj wleję bulionu, żeby się nam oczywiście nie przypaliło. Mhm, tak dosyć sporo go wlałeś, widzę. No resztę dolejemy, jak zmiksujemy może, nie? Te warzywa muszą po prostu nasiąknąć tym bulionem, tak? Jak się cię razem gotowało, podnieś trochę ten? Podniesiemy trochę temperaturę. No, mamy trochę więcej. Jajka nam wypłynęły na górę. Jajka wypłynęły na górę! Ale fajne. Wyglądają tak czadersko. Trochę inaczej, nie? Niż takie zwykłe. Trochę inaczej. Znaczy, normalnie jajka wyglądają tak, a te jajka są takie... To co, jajka są gotowe i wyciągamy je z wody, wyciągamy, tak? Jajka z wody delikatnie. Szefowa tam się delikatnie zawsze z tym obchodzi. Dobrze, moi drodzy, co dalej? Jajka mamy ugotowane, rosół nam się powoli, że tak powiem, zagotowuje. To ja w takim razie pójdę się przywitać z naszymi muzykami, które już tam czekają. Ty już musisz... Jestem z powrotem. Zaczynamy marynować golonka wieprzowe z kością przednie. Marynaty zawsze były moją gdzieś około 350 gram. Mamy tu 5 pięknych golonek, wrzucamy anysz. Są piękne, widzieliście te golonki? Są po prostu piękne. 2 laski cynamonu, papryczka chili suszona, pieprz ziarnisty, goździki, czosnek w łupinie, 4 ząbki, 5. A dlaczego łupinie? Jest bardziej, wydaje mi się, esencjonalne później. To jest cukier. Brązowy, trzcinowy. To jest niesamowite, słuchajcie. No 3. Sos sojowy. Normalnie sos sojowy. Czerwone wino, wytrawne. I jeszcze tutaj dołożymy... No właśnie. Imbir. Imbir obieramy. Dobra, teraz by się przydało to delikatnie wymieszać. Patrzcie na to. Patrzcie na to. Wlewamy do tego jeszcze troszkę bulionu. Troszkę bulionu. Ale się będzie działo. Tak przeprawiony golonek jeszcze w życiu nie widziałem, wierzcie mi na słowo. Pomogę ci, co? Tam na szefowa kuchnia. To dwie ręce to nie jedno. Pokrzyczę, dokładnie. Na 3 godziny do lodówki. Dobra, zaraz to zaczynamy. Niech się to nam przeleży. Na 3 godziny do lodówki. Tak. To ja to niosę do lodówki. To można zanieść do lodówki. No to cześć. Na razie. Dawaj, ci pomogę tu pociachać te ziemniaczki. Dodatek do golonek. To jest dodatek do golona. No, golonka leżą już w lodówce. Nie będzie mi tam zimno czasem? Nie będzie zimno. Tak mi trochę szkoda było. Oliwa z oliwek. Oliwa z oliwek. Oliwa z oliwek. Porządna oliwa, ale tak? Mhm. Pierwszego tłoczenia, papryka. Papryka. Posypujesz to wszystko papryką. Mhm. Ludzie, tu się robota w rękach pali. Troszkę pieprzu. Ma jakieś znaczenie, że papryką zrobiłaś tak, a pieprzem tak? Nie, nie ma znaczenia. Nie, raczej chyba nie. To jest sól. Sól. To jest sól. I rozmaryn. Mhm.
Ziemniaki mamy już przygotowane, tak? Irena? Tak, odstawiamy na chwileczkę. Odstawmy je na bok, żeby się przegryzły. I zaczynamy kroić pieczarki. Następny dodatek do dania. Krójcie pieczarki, ja idę w takim razie porozmawiać z naszym gościem, naszą gwiazdą. Asia Bartel już na mnie czeka. W czasie pokroimy może cebulę do sosu, oczywiście masło, cebula i w międzyczasie jeszcze pokroimy troszkę pieczarek do sosu. Aśka, ale słońce świeci. Jak pięknie śpiewają ptaki, Jezus, jak... Damianek, tu jest cudnie, po prostu jest tak pięknie. Ale wiesz, że musimy się wziąć za robotę jakąś. No, nie lubię pracować o tej porze roku, wolę się delektować wiosną, jest pięknie. Ale w zasadzie w kuchni też nie jest źle. Jestem co jest twoim ulubionym daniem? Gdybyś miała może... Ale do zjedzenia czy do ugotowania? Bo to są dwie różne sprawy. Do ugotowania. Ostatnio byłam w Kielcach w takiej świetnej knajpie i jadłam kaczkę z pomarańczami i postanowiłam zaeksperymentować. Jak przyjdzie mężczyzna mojego życia, to zrobię kaczkę w pomarańczach i zrobiłam tę kaczkę i powiem ci, że się udała. Naprawdę zrobiłam to tak, wiesz, na rozum, bo ja bardzo wiele rzeczy gotuję na rozum, to znaczy, wiesz... Na wyczucie. No tak, wiesz, jak mówi mój przyjaciel, smaczne do smacznego musi być smaczne. Gotuję na wyczucie. Ja ci powiem inaczej, ja tak gotuję, jak maluję. Jak uważam, że pewne smaki, tak jak pewne kolory do siebie pasują. I wiesz, jak dasz pomidory do bazylii, czy bazylię do pomidorów, to będzie dobrze, prawda? Że jak do śledzi dasz fioletową cebulę, będzie dobrze. A ostatnio, wiesz, jak ja wymyśliłam śledzie? Przyszli do mnie goście. I miałam gdzieś wyjeżdżać, więc nie byłam przygotowana. Śledzie, opłukałam te śledzie z tej oliwy, wiesz, takie co w normalnych takich paczkach są. Znaczy wymoczyła się trochę, tak? Nie wymoczyłam, bo to już są takie podmoczone, wiesz, la matias, jak to mówią. I zalałam je tym marynowanym imbirem, takim do sushi. Tą zalewą i tymi płatkami imbiru. Słuchaj, już po 15 minutach po prostu był taki odlot, zniknęły natychmiast. I w tej chwili regularnie robię te śledzie w imbirze. Wydaje mi się, że nie będę cię ciągnął już za język, bo pytania są tak kłopotliwe. Tak ci nie powiem. Ale mogłabyś zdradzić rąbka tajemnicy. Z tą kaczką. Z tą kaczką dla kogo była ta kaczka? Dla mężczyzny. Dla mężczyzny. A kaczka nie wiem jakiego była rodzaju, mam nadzieję, że żeńskiego, bo mój kolega mówi na taką kaczkę Barbarella, ale to była ta francuska kaczka Barbary, czyli taka, wiesz, która umie fruwać. Asiu, taka jedna, jeszcze jedno pytanie. Wiem, że nie lubisz jednej rzeczy, dowiedziałam się. Tak? No. Budzika. Nienawidzę go. Nie lubisz budzika? Tak. Czary mary, pokus pokus. Skąd ty to wiedziałeś? Asiu, specjalnie dla ciebie, z folią jeszcze tutaj z góry, tak? Jest ten budzik. Mam nadzieję, że cię będzie budził i że będziesz go wyrzucała codziennie przez okno. Jest niezniszczalny. A to także dobrze. Jak go wyrzucisz, twój pies ci go na pewno przyniesie z powrotem. Przeaportuje z powrotem. Asiu, bardzo cię proszę, to jest budzik dla ciebie. Mam nadzieję, że będziecie często denerwował, codziennie nawet. A ja przypomnę Państwu, że gościem muzycznej kuchni była Joanna Bartel, więc już tutaj nic nie muszę mówić. Asiu, ukłoń się ładnie. Ja się kłaniam i się bardzo cieszę, że mogłam gościć w Państwa domach. Życzę Wam smacznego na wszelki wypadek. Dziękuję bardzo. Jestem z powrotem. Nie zdajcie sobie sprawy, jaka to jest ciężka robota, gotowanie w naszej muzycznej kuchni. Ja panią Irenę to podziwiam, tak śmiga, powiedziałam panią. Widzisz, tak to jest. Na chwilę wyszedłem z kolei, już zapomniałem. Lata doświadczenia, nie? Tak. Może Mati zmiksujesz to? Dobra, to zaraz to zmiksujemy tylko. Strasznie odrzut to masło. Jedziemy. No i teraz miksujemy. Szefowa nam dodała soli trochę i przypraw. Szefowa. Może żeby się wam to lepiej miksowało, troszkę jeszcze bulionu. I proszę bardzo. Chłopięce zabawki w kuchni. Gdzie się spocić, nie? I co dalej? Dajemy z powrotem na gaz, gotujemy chwilę jeszcze.
śmietana. Ale fajnie. Macie coś do miksowania jeszcze? A, do miksowania teraz już tak, nie. To do tego... Pieczarki się smażą. Pieczarki i pieczarki. Pieczarki. Tak. Te pieczarki są... Te do sosu będą. Do sosu. A te pieczarki... To jako dodatek dodajmy. Drugie do golonki. Golonko, najlepsze. Dajemy golonko do piekarnika, marynowane. Pieczenie, 150 stopni, 2 godziny. Dwie warstwy folii. Wjechało do pieca. No to tak, co robimy dalej? Krem już powoli dochodzi do finału. Fajne mają. Pieczarki też. Pieczarki się pieką, widzę, z... Smażą, z rozmarynem. Smażą się z rozmarynem. Nie pieką. Maciej, może dokrój resztę tych pieczarek. Dobra, jeszcze. To ciachamy. Ostatnie. Śmiało. Dobra, można dorzucić. I pieszy z nożem lepiej, bo wiesz. Śmiało do gara. Dobra. Teraz patrzcie dobrze na mnie. Uwaga. Wrzuciłem do gara. Jeszcze mam tutaj tu poprawki. Muzyczna kuchnia to plan pełen przygód. Pełen przygód. Tu się dzieje, smaży, gotuje. Są u nas kobiety. Teraz... Pieczarki podlewamy czerwonym winem. Są u nas kobiety. I faceci czasami. Od czasu do czasu. Oczywiście bez muzyki się nie obejdzie. Wino musi odparować. Nasi goście już śpiewali nawet przedtem, prawda, Mateusz? No, coś tam znam. A Darku się na piosenkę jeszcze? No, teraz akurat nie mam głowy do tego. Z drugiej strony tak, jak kobiety pracują, to my sobie możemy dać luza, nie? Będziemy zachowujmy się jak prawdziwi mężczyźni w kuchni. To znaczy, zróbmy coś takiego, patrz. A długo jeszcze? Teraz panowie mogą pokroić szczypiorek do zupy. No, wydała polecenie szefowa i trzeba robić, nie? Dobrze, krem by już był, tylko śmietany wlejemy na koniec. Dobra, śmietana do kremu. Troszkę śmietany wlewamy. I ręka tam rządzi. To 70 stopni, około 40 minut. Będę tłumaczył. 170 stopni, 40 minut. Około. A co tam jest w tym tyglu takim z przodu? Co tam robisz? To tutaj, to? To sos. A wylałaś tam do tych pieczarek? Czerwone wino. Wino. To sobie teraz musi odparować. Na czym stanęliśmy z naszym gotowaniem? Wino musiało odparować, wino odparowało. Wlewamy demi-glace, ciemną bazę do sosów. Ciemna baza do sosów. Wow, nie bój się, nie zjem cię. Stawiamy na palnik, tak? Tak. Wytłumacz mi, co to jest ten zadymiony glas, demi-glace? Demi-glace, ciemna baza do sosów. Ale skąd się to wzięło? Robimy to z spalonych kości. Spalonych kości. Palimy kości w piekarniku, zalewamy, palimy warzywa, pomidory, papryki, cebulę, czosnek, takie zalewamy małe, czerwonym winem. Taki i to piec. Tak sobie później na gazie pyka no, około 2 dni, 48 godzin. Pieczarki mamy, nasz krem już jest gotowy. No, krem za chwilę. Ziemniaki i golonka są w piecu. To ja w takim razie nie zostało mi nic innego, jak pójść z moim gościem zaśpiewać piosenkę. Specjalnie dla was, muzycznej kuchni. Asia Bartel i Damian Holecki. Sade Band! Ożeniłem się wcześnie zbyt. Nawet datę wymienić wstyd. Nie zrobiłem kariery, chociaż zamiar był szczery. No tak, no tak, no tak. Choć wróżyli mi przyszłość, popatrz na co nam przyszło. Że obydwoje jesteśmy na świecie. I choć mogłoby piękniej być, To przecież nie mogę bez ciebie żyć. Tak nas mało, a jednak do pary. Więc choć mogłoby piękniej być, to przecież czy kłótno, czy pary.
nie mogę bez ciebie żyć. Nim przyszedłeś, to wierz mi, że wierzę, wierzę. Paru panów kochało mnie. Nie oddałam im ręki, choć pisali piosenki. O tak, o tak, o tak, wiem, wiem. Mogłam zostać doktorem, lecz przyszedłeś nie w porę. Dziś we dwoje jesteśmy na świecie. I choć mogłoby piękniej być, to przecież nie mogę bez ciebie żyć. Tak nas mało, a jednak do pary, więc choć mogłoby piękniej być, to przecież czy Kutno, czy Paryż, nie mogę bez ciebie żyć. Nie mogę bez ciebie żyć. Nie mogę bez ciebie żyć. No, ja już moją robotę mam z głowy, jak wam się podobało. Wykonanie mojej Jasi. Bardzo ładne. Bardzo ładne. Perfect. Powiedzcie mi, jak daleko jesteście z jedzeniem? To mnie najbardziej teraz interesuje. Już możemy nakładać. Możemy już nakładać. Krem selera. I szefowa spa jabłor w jaworzu. Jajeczko. Płatek czarnej trufli. To jest prawdziwa czarna trufla. Co to jest? To będzie łezka oliwy truflowej. I do wykończenia. Szczypiorek. Golonka. Widelec. Proszę bardzo. To ja już w takim razie zapraszam do stołu. Asiu, że nie było jeszcze hasła do jedzenia. A ja na lecek siedzę. Wszystko się to wzięło, mam na takiej komunii, gdzie tam już tam pełno ludzi, stoły nakryte i tak wszyscy czekali grzecznie, aż wszyscy zupę dostaną, a ksiądz usiadł i zaczął jeść, więc ja lecek siedzę. Przypomnę o moich gościach. Joanna Bartel, pani Irena. Mind Dog. Tak. I Wojna Armat. I proszę bardzo, jak wszystko pięknie poszło, jak z płatka. Co mamy tutaj? Powiedzcie w skrócie. Zupa jeszcze raz. Krem selera. Taki afrodyzjak. Z krem selera, a w środku... Asia, to nie były lody w środku. To była śmietana. Nie, to jest jajko w koszulce. Jajko w koszulce. I trufla, tak? Trufla. Irenko, trufla. Jajko w koszulce z truflą. Mamy tutaj piękne golonki. Czujesz to? Zapach, proszę państwa, kolor. I one nie są sztuczne. One pięknie wyglądają, one nie są sztuczne, proszę państwa. Golonki do zjedzenia. Przypomnijmy, to jest golonka aromatyzowana, anyżem. Wszystko tam było. Widziałam także cynamon w całości. Proszę państwa, wszystko to w muzycznej kuchni. Ja zapraszam następną sobotę o godzinie 10, a teraz już wszystkim życzę smacznego. Witam Cię, Mariuszu. Witam serdecznie. Mariusz Kalaga. Witam Cię, Sławku. Cześć. Sławek Zagórski. Witam Cię, Sławku. Witam. Zapraszam do kolejnego odcinka naszej muzycznej kuchni w sobotę na godzinę 10 rano. Pokażemy Wam, jak się grilluje fajne rzeczy. Mięso, warzywa, ryby. To wszystko stanie się tutaj z tymi pięknymi Karlusami. Serdecznie Was na to zapraszamy. Będzie smacznie. Oglądajcie. Oglądajcie. Zapraszamy.